barwy szczęścia emitowane są na antenie Telewizji Polskiej już od ponad 11 lat. Pochwalić się mogą blisko 2000 odcinków, a ich popularność wciąż nie słabnie. Fani z niepokojem czekają na dalsze losy swoich ulubionych bohaterów, z którymi w wielu przypadkach łączy ich szczególna więź. Właśnie jednak pojawiła się szokująca informacja. Zarówno fani produkcji, jak i cała obsada serialu pogrążyli się w żałobie. Zmarła niesamowita osoba, bez której produkcja TVP już nigdy nie będzie taka sama. Barwy szczęścia, nie żyje Włodzimierz Głodek. Właśnie pojawiła się szokująca informacja. Nie żyje Włodzimierz Głodek, jeden z najznamienitszych polskich twórców filmowych, który na swoim koncie miał zdjęcia do tak hitowych seriali, jak m.in. Barwy szczęścia, Rancho czy Kasia i Tomek. Mężczyzna miał 64 lata, a jego śmierci nie spodziewał się nikt. Informacja o jego śmierci pojawiła się w internetowej bazie Filmu Polskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 30 października o godzinie 12:30 w Warszawie w kościele pod wezwaniem ŚW Wincentego a Paulo, ulica Świętego Wincentego 81, czytamy na stronie filmpolski.pl. Niesamowity polski twórca nie żyje. Włodzimierz Głodek był jednym z najwybitniejszych operatorów oraz producentów filmowych w Polsce. Na swoim koncie miał zdjęcia do ponad 60 filmów i seriali. A w jego dorobku, oprócz niezwykle popularnych seriali, znaleźć można było takie filmowe hity jak Podróże pana Kleksa czy Goodbye Rockefeller. Oprócz filmów i seriali mężczyzna zajmował się również produkcjami krótkometrażowymi, dokumentami oraz animacjami. Miał swój udział także w powstawaniu etiud szkolnych oraz produkcji teatru telewizji.